Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego można obejrzeć plenerową wystawę Warstwy, która w czasie wakacji gościła w Warszawie na dziedzińcu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ciekawa w formie ekspozycja porusza najważniejsze zagadnienia z dziedziny archeologii na przykładzie starożytnego mazowieckiego centrum metalurgicznego, które zostało odkryte na naszych terenach przez Stefana Wojdę. W ramach wystawy Warstwy staramy się pokazać, na czym polega zawód archeologa, z jakimi problemami i zagadnieniami wiąże się archeologia. Staramy się również opowiedzieć fascynującą historię, która rozgrywa się pod naszymi stopami, tutaj na terenie zachodniego Mazowsza, czyli opowiedzieć o potężnym ośrodku, który funkcjonował u schyłku starożytności i wydarzenia, które miały tutaj miejsce te 2000 lat temu, były wydarzeniami, które doprowadziły do końca antycznej Europy i początku rozpoczęcia się świtu średniowiecza. Naszą opowieść w ramach wystawy Warstwy podzieliliśmy na takie cztery ścieżki, które zatytułowaliśmy archeologia, mazowieckie centrum metalurgiczne, ochrona konserwatorska, jak również strefa małego odkrywcy. I w ramach tej strefy małego odkrywcy nasi odbiorcy mogą poczuć się na przykład jak konserwator zabytków i dokonać rekonstrukcji naczynia, które zostało znalezione na badaniach wykopaliskowych, tak jak to tworzą właśnie konserwatorzy w pracowniach konserwatorskich. Mogą również się poczuć tak jak archeolodzy na badaniach wykopaliskowych, kiedy odsłonią obiekt i kiedy trzeba przystąpić do wykonania dokumentacji archeologicznej. Mamy również piaskownice, w których można zostać archeologiem i odkryć różne zabytki, które ukryte są pod ziemią, tak jak odkrywają to archeolodzy na badaniach wykopaliskowych. A oprócz tego jeszcze czekają różne tajemnice do odkrycia wiążące się ze starożytnością, czyli dawne przedmioty, możemy poznać ich funkcje i jak one wyglądały w różnych zakamarkach, które są ukryte i które trzeba uchylić, aby poznać rąbek tajemnicy. Wystawa w zależności od pogody będzie dostępna do połowy lub nawet do końca października. Wstęp na wystawę jest wolny. Muzealny ogród jest otwarty dla zwiedzających codziennie od godziny 9 do zmierzchu.